sposób na upierdliwe lajonki, na przeładowane lajonki. I słuchajcie, niech was ręka boska broni robić to, co ja w tej chwili będę tutaj robił. Tak się nie powinno robić. Ale sposób jest dobry. Dobra. Cebleczka zdjęta. Nie działa wkrętarka. Nie pracuje, zostały przeładowane lajonki. Trzeba trochę, że tak powiem, upuścić z nich soku. Nie róbcie tego, naprawdę mówię wam, nie róbcie, a to, że ja pokazuję, to tylko miejmy nadzieję, że już i tak nic z tych lajonków, bo już one są przeładowane, ale spróbować można. Zobaczmy najpierw, który. Który z nich, kurde, zaborzył? Bo to miesz nie robił dwóch dziur niepotrzebnie. No ten jest. Ten zaborzył. Bierzemy plusa. Żeby tylko nie za głęboko, uwaga. I okulary na oczy. Ale w ogóle nie róbcie tego. Naprawdę mówię wam, nie róbcie tego. A, są dwa uda. Albo się uda, albo się nie uda. Jeszcze za mało. Oby nie za głęboko. I lajonek działa. Jak długo podziała? Zobaczymy. Nie róbcie tego w domu.